Vlogmas, dzień 15. Możecie zobaczyć, ja dopiero wstałam, co widać po mojej buzi. I zeszłyśmy z Niunią na dół. Będę ją za chwilę przebierać z piżamki. W sumie sama też muszę się przebrać. I zobaczcie, za mną piękna, żywa choinka. Wczoraj chyba Wam coś nagrywałam, także na pewno już ją widzieliście. I powiem Wam, że nie ma to jak żywa choinka. Tak pięknie pachnie w domu. Naprawdę przepięknie. A tutaj leży Niunia i czeka już na przebranie się. Tak, Vicky? Jeszcze otworzymy kalendarz adwentowy, także otwieramy i sprawdzamy, co tam takiego się kryje w środku. Oczywiście przysmak dla Lili. I to samo, co ja jej kupiłam, światełka. I już Niunia ubrana, jak możecie zobaczyć. Tak? Tak? Wiecie co? Wczoraj nie miałam kiedy zmontować vloga i niestety muszę to zrobić dzisiaj. Wczoraj niestety włączyła mi się jakaś aktualizacja na laptopie, także chcąc nie chcąc muszę to montować teraz. I rozpakowałam te światełka, to są takie gwiazdeczki i powiem Wam, że super, nie będę musiała podłączać ich do prądu i będą fajne zdjęcia na Instagram. Herbatkę zrobiłam, teraz będę jadła śniadanko, malowała się i wiecie co, później stwierdziłam, że zrobię Vicky zdjęcia przy choince. Mam tego vloga, którego zmontowałam i powiem Wam, że jak ja coś mówię, to jest strasznie cicho, a muzyka jest głośna, także nie wiem, albo coś mi się dzieje z głośnikiem, albo to ja za cicho mówię. Okej, a teraz będę się malowała, bo chcę sobie zrobić z Niunią zdjęcie przy choince jakieś. Jak Daniel wstanie, o ile dzisiaj wstanie wcześniej niż wczoraj po nocy, więc zobaczymy jak to będzie. Ale pomalować się trzeba. Jak widzicie, ja się w końcu pomalowałam i niedługo ma przyjechać Ola, siostra Vicky, cioteczna, więc chwilę z nią posiedzimy, ale powiem Wam, że pech, bo akurat Vicky poszła na drzemkę, a Ola nie widziała chyba jej z miesiąc już, może z 3 tygodnie, jakoś tak, także chyba się za bardzo sobą nie nacieszył. A i przed chwilą robił nam tato zdjęcie. Przy choince, ustawiłam tam wszystko, ale teraz tak patrzę, że żadno się nadaje, bo ja wyglądam na nich bardzo niekorzystnie. Mówiłam Wam, że to zdjęcie, które robił mi tato, nie wyszło zbyt ładne, ale przyjechała Ola, siostra właśnie Wiktorii i zrobiła nam zdjęcie, właśnie będę dodawała na Instagram, więc jeśli jesteście ciekawi, to możecie wpaść i zobaczyć. Zapraszam serdecznie. A zobaczcie, jakie ładne zdjęcie zrobiłam Lili. Nawet położyła się i zapozowała. Więc myślę, że może niedługo też trafi ono na Instagram. A tutaj leży moja kruszynka i rozmawia i mnie zaczepia, tak, Vicky? Leżysz i mamę zaczepiasz? Tak. Tak? Co jeszcze powiesz? A co ty robisz? Halo? Halo, Vicky? Pokaż, jak ty jesteś ładnie ubrana dzisiaj. Wróciłam właśnie z miasta i kupiłam prezent dla Daniela pod choinkę i mam to z głowy, więc się mega cieszę. Super. Już tylko zostało mi chyba... Nie, już dla wszystkich prezenty mamy. Przychodzę do Was, chociaż jest już bardzo ciemno i mam tylko włączoną lampkę, ale mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało. Jeśli ktoś nie lubi paplaminy, od razu możecie to wyłączyć, ale przyszłam, żeby przeczytać Wam pewien komentarz. Nie chcę nikogo tu obrażać oczywiście, ale chciałam, żebyście się zastanowili, bo ja na przykład nigdy, ale to nigdy bym nie napisała takiego komentarzu nikomu, chociaż nawet jakby ktoś miał lat 15. A mianowicie jest to komentarz. Tak szczerze, nie żałujesz, że tak wcześnie zostałaś mamą? Mogłaś jeszcze co najmniej parę lat pożyć na luzie i nacieszyć się młodością i wolnością. Twój narzeczony też jest bardzo młody. Ja Wam powiem, że ja mam lat 23, a Daniel ma 24. I moim zdaniem to jest każdego indywidualna sprawa, kiedy jest gotowy na dziecko. Także mówię Wam szczerze, że ja w życiu bym nikomu tak nie powiedziała, ani nie napisała. I myślę, że większość z nas tak ma i
No, tak jak mówię, to jest strasznie indywidualna sprawa i chyba nie powinno się pisać takich komentarzy. Ktoś tutaj się również wypowiadał pod tym komentarzem, że i napisał, myślę, że to nie nasza sprawa, to była jej decyzja. Wiek nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o macierzyństwo. Ja urodziłam mając 23 lata i też ktoś może uważać i tam dalej, dalej. No właśnie, ja też mam 23 lata. Ja wiem, że niektórzy z Was myślą, że ja mam 16, 17, 18, ale uwierzcie, mam 23 lata. Powinniście tak komentować. Nawet nie chodzi o mnie, ale ogólnie innym osobom, bo to nie jest miłe. Tym bardziej, że dla każdego, każdy ma inne priorytety i jeden chce zostać rodzicem, a drugi chce balować do 30. I to jest każdego sprawa indywidualna. Okej, okay, koniec tej gadaniny. Żegnam się z Wami, idę się myć. Widzimy się już jutro. Pa, pa.